Witajcie, widzowie, w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj zajmę Wam tylko chwilę, bo mam dla Was ogłoszenie bardzo ważne ogłoszenie i po prostu chciałbym Wam to szybko wszystko sprawdzić, powiedzieć, nie zabrać Wam dużo czasu, też się strasznie denerwuję, bo jest to ważne ogłoszenie. I nagrywam ten film z teraz. Dobra, bez marodzenia. Teraz już naprawdę sprawnie, bo już chciałbym to w końcu wrzucić żeby było już rzucone. Dobra, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Ogłoszenie jest takie, że rozdzielam kontenty. Kontent filmowy zostaje tutaj na kanale. Kontent vlogowy zostaje przeniesiony na kanał Redosi Plus. Który też ożywiam dzięki temu, który od roku stał praktycznie bez niczego. tam ja tylko wrzuciłem e, ten odcinek z Minecraft Legends, ale mówiłem, że to nie jest zapowiedź żadnego w ogóle powrotu. Korzystałem z tego taką. Rozdziałam kontenty w taki oto sposób i dlaczego w ogóle to robię? Ponieważ tutaj akurat sobie wypisałem punkty, bo już przy tych wszystkich poprzednich próbach nie umiałem się jakoś sensownie wypowiedzieć, to teraz sobie wypisałem to może łatwiej. Punkt pierwszy: zbyt tłoczno się zrobiło. Tak, zbyt tłoczno się zrobiło. Po prostu kontent wrogowy urs na tyle, że z dodatku do kontentu filmowego zrobił się osobnym contentem, Który oczywiście też ja się cieszę. Ja się dobrze bawię przy okazji robienia i kontentu filmowego, i kontentu wrogowego. Przygląda się w ogóle, mogę się trochę powygłupiać i też potrzebuję tego, a nie tylko. Cały czas opadania jakichś fajnych, ciekawych historii na kontencie filmowym potrzebuję, obu tych dwóch rzeczy po prostu. Po prostu muszę robić jedno i drugie. No i na jednym kanale ciężko to jakoś fajnie ubrać, więc uznałem, że takie rozdzielenie jest jak najbardziej ok I właśnie tutaj co do drugiego punktu, to zacząłem się trochę czuć tak dziwnie, że takie dwa kontenty, które nie do końca się pasują, gdzie z jednej strony się wygupiam, a z drugiej strony mówię takie bardziej właśnie coś innego po prostu, bo kontent filmowy ja mogę powiedzieć, że jest troszeczkę bardziej poważny, choć też nie do końca, ale po prostu dwa różne kontenty i ja się czuję niekomfortowo, kiedy one są na jednym kanale. Po prostu potrzebowałem takiego rozdzielenia też, żeby po prostu, no tutaj być bardziej taki, no właśnie no taki, jak jestem na kontencie filmowym, gdzie takie takie troszecz, troszecz, troszeczkę bardziej poważne, a kontent vlogowy, gdzie się wygłupiam mieć po prostu w zupełnie innym miejscu. Kurde, też nie chcę że filmy to jest tylko powaga, bo sam z tym walczyłem, żebym ja nie był tylko taki fój poważny, żebym też się dobrze bawił. Ja się naprawdę dobrze bawię, ale wiem, że no jednak tej powagi jest troszeczkę więcej przy kontakcie filmowym. No, no, jest to fakt po prostu, bo tu chcę po prostu, mam jakąś sensownie dobrą historię opowiedzieć i no po prostu tak jest, nie? Po prostu to jest troszeczkę bardziej poważne. Nie jakoś super bardzo, ale po prostu może nie. Uniknę tego słowa, bo mi bardzo dziwnie mówić, jest to poważne. Jest to inne, po prostu. Dwa różniące się od siebie kontenty. Nie podoba mi się to, że są na jednym kanale, muszę je rozdzielić dla własnej takiej po prostu przyjemności. Po prostu zrobić z tego taki chaos, że jednak no, te dwa inne kontenty są na jednym kanale. Już nie tylko chaos dla mnie samego, ale po prostu chaos, jak ja patrzę na kanał, no nie wygląda to zbyt ładnie. Zwłaszcza od momentu, w którym e, dostaliśmy, szukając grafikę od Krystiana. i chciałbym, żeby kanał też wyglądał ładnie pod względem takim właśnie, pod względem po prostu wyglądowym, jakkolwiek to nie brzmi. I na koniec, że po prostu też yy, większość z was tutaj yy, to są teraz obecnie: duża część subów to są short, to z shortów po prostu. Wrzuciłem shorta i przybyło tam z 4-5 subów, i to są ludzie, którzy przybyli na. Content wrogowy, którego. No nie jest to jedyny kontent, jest też kontent filmowy. Więc to też jest tak, że chcę być fair wobec, wobec was. Żebyście na dany kanał przychodzili po to, co akurat wam się podoba. Ja wiem, że są osoby, które robią oba kontenty. No to mogę też oba subować, żaden problem. Po prostu dla tych osób, które robią tylko jeden, chcę być fair. I po prostu, jeżeli jesteście widzami kontentu filmowego, to ten kanał. Jeżeli kontentu vlogowego, to kanał Plus. Dlatego też przy okazji chciałem poprosić, że jeśli ktoś z was nie jest kontentem filmowego widzem, może naprawdę się do niego by aż sensownie tego nie wypowiem, no to po prostu chciałbym, żebyście odsubskrybowali ten kanał, no bo tu już kontentu dla was nie będzie. Znaczy będą ja jakieś tam pewnie wyjątki, jak będzie jakiś taki vlog ważniejszy, bo będę chciał coś pokazać takiego naprawdę mega ważnego, bo jednak Hedosy 2.32 jest głównym kanałem, to jest mój najważniejszy kanał No to po prostu będę to robił tutaj. Ale jak nie będzie nic takiego właśnie mega super istotnego, to leci to na Hedosy Plus. No i dobra, no, chyba w sumie to tyle. Nie wiem czy mam jeszcze coś więcej do powiedzenia, chyba nie. Najwyżej jakby coś, to pytajcie w komentarzach, to postaram się wam odpowiedzieć. Przepraszam po prostu się się do bo chcę to powiedzieć sensownie. A i tak mam wrażenie, że nie wyszło to super sensownie, ale po potem pewnie jak zobaczę w montażu to wyszło całkiem ok. Dobra, to tyle. W takim razie, cóż, was zapraszam Was na kanał Hedossi Plus. Link wraca do opisu, zapraszam serdecznie, są już tam dwa shorty, gdzie sobie po prostu powygłupiałem się, no bo o to chodzi. No i tam już pewnie jakieś tam rzeczy niedługo się też pojawią. Spokojnie też będzie tutaj film, yy, montuję recenzja akordy spiderwe z tego, że ona się pojawi w sobota niedziela. Dobra, w takim razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!